Zastanawiam się, jak wielu z Was jest w stanie w tym momencie odgadnąć, w jakim miejscu w Polsce, ba, w jakim miejscu w Wielkopolsce znajduje się w tej chwili. Prawdopodobnie najstarsze polskie miasto, a przynajmniej pierwsze, o którym mamy wzmianki historyczne. Kiedy tutaj dojedziecie, koniecznie zostawcie auto na jednym z pobliskich parkingów i zapomnijcie o nim na jakiś czas. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że dla turystów przewidziano coś dużo bardziej atrakcyjnego. Któż z nas nie zatęsknił za popularnymi ogórkami? Dzisiaj to już kawał historii i wspomnień. Przyznam się, że i ja tak troszeczkę jak za mgłą, ale jednak pamiętam stare Jelcze. I nie wiem, czy to do końca dobrze świadczy o moim wieku. Oficjalnie ten model ma miejsca siedzące przeznaczone dla 59 osób. Kiedyś zdarzało się jednak, że mieściło się ich tutaj spokojnie ponad setka. Ale uspokajam. Odbyłem przed chwilą rozmowę z panem kierowcą, który zapewnił mnie, że dzisiaj nie przewidujemy aż takich liczb. Pamiętam takie autobusy na polskich drogach, ale takim modelem, takim cabrio z całą pewnością jeszcze nie jechałem. Można więc powiedzieć, że to taka troszeczkę swoista podróż w czasie. Skoro więc przenosimy się w przeszłość, to nie pozostaje nam nic innego jak udać się na rynek główny. Kalisz, 100-tysięczne miasto położone w południowo-wschodniej części Wielkopolski. Oprócz teatru, muzeów oraz licznych festiwali, Kalisz kojarzony jest przede wszystkim z Andrutami Kaliskimi, czy też przepięknym ratuszem znajdującym się na głównym rynku. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo urokliwie. Ratusz zbudowano w latach 1920-1925, czyli powoli zaczynamy obchodzić stulecie jego istnienia. To chyba idealny moment, aby zajrzeć do środka. Sam ratusz, to rzecz oczywista, jest przepiękny. W jego wnętrzach możemy obecnie znaleźć wystawę multimedialną zatytułowaną Jedynie w Kaliszu. Zwróćcie tylko uwagę na ten znakomicie zachowany mechanizm zegarowy, zamontowany przez Rafała Stilte, znanego kaliskiego zegarmistrza. Dla mnie jednak taką malutką wisienką na torcie jest to, co znajduje się na górze, w wieży. Spójrzmy tylko na ten widok. Przepięknie, cała panorama miasta widoczna tutaj, z samego serca Kalisza. Rynek główny to serce Kalisza, to wizytówka miasta, która tętni życiem właściwie o każdej porze dnia. To doskonałe miejsce na spacery i spędzenie czasu z najbliższymi. Uwielbiam starówki. Myślę, że nie ja jedyny. Takie miejsca potrafią naprawdę zachwycić. Staram się bardzo często podróżować nie tylko po Polsce, ale i po świecie, a Kalisz może naprawdę zauroczyć jego klimat. Coraz częściej rozumiem stwierdzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie. No dobra, słuchajcie, ja też jestem tylko człowiekiem, przechadzam się rynkiem, czuję zapachy i robię się zwyczajnie głodny. Jakie mamy wyjścia? Albo możemy się udać do jednej z pobliskich restauracyjek, albo możemy zjeść jedyne w swoim rodzaju kaliskie andruty, a najlepiej zrobić jedno i drugie.
W Kaliszu niemal na każdym kroku możemy znaleźć coś interesującego i wartego zatrzymania się chociaż na chwilę. Most Kamienny to jeden z symboli miasta, wybudowany z piaskowca prawie 200 lat temu, do dzisiaj godnie służy mieszkańcom. To główne miejsce spotkań zakochanych. Kiedy mówimy Kalisz, myślimy Andruty. Kiedy mówimy Andruty, myślimy Kalisz. Te dwa elementy w naszej, a już na pewno w kaliskiej społeczności, zawsze idą w parze. Jeśli próbowaliście kiedykolwiek Andrutów, a nie wierzę, że w tym kraju nie ma takiej osoby, to możecie być niemal pewni, że pochodzą one właśnie z Kalisza. Tradycja kaliskiego smakołyku sięga połowy XIX wieku. W latach 60. ubiegłego stulecia jedynym producentem andrutów w całym mieście byli Maria i Stanisław Cichy. Andruty kaliskie posiadają unijny certyfikat potwierdzający ich regionalne pochodzenie. Są troszeczkę podobne do opłatka. Mają też zbliżoną konsystencję, jednak ich smak jest wyraźniej słodszy. Przyznam szczerze, że początkowo zastanawiałem się, z czym tak naprawdę jeść andruty. Na myśl przychodził mi miód, być może czekolada. I już teraz wiem, jak wielki błąd bym popełnił. Andruty są przepyszne same w sobie. Nie potrzebuję żadnych innych dodatków. Dla tych, którzy zadają sobie w głowie pytanie, gdzie aktualnie się znajduję, odpowiadam. Nadal jesteśmy w Kaliszu i to zaledwie 20 minut pieszo od rynku głównego. O tym, że Kalisz to najprawdopodobniej najstarsze polskie miasto, a przynajmniej tak mówi legenda, już wspominałem. Skoro więc jego historia sięga przed początkami polskiej państwowości, ponownie cofnijmy się w czasie, tylko tym razem znacznie, znacznie dalej. Około pół godziny drogi pieszo lub 5 minut autem i kilkaset lat różnicy. Rezerwat archeologiczny w Kaliszu Zawodziu jest swoistą kopalnią wiedzy. Daje możliwość cofnięcia się w czasie oraz bliższego obcowania z historią. Wybudowany w latach 60. IX wieku, według wielu badaczy to właśnie z tego miejsca dynastia Piastów rozpoczęła podbój grodów położonych na obszarze dzisiejszej Wielkopolski. Jej kres nastąpił w XIII wieku, kiedy to śląski książę Henryk Brodaty zdobył gród i przeniósł Kalisz na prawą stronę rzeki Prosny. Spójrzcie tylko na te podmokłe tereny. To rozlewiska rzeki Prosny. Miały one skutecznie utrudniać ewentualnym najeźdźcom na dostanie się do grodu. Wał obronny mierzy sobie 5 metrów. Nie ma szans, żebym przez niego przeszedł. Chociaż jakbym się mocno postarał, ale wcześniej pewnie utonąłbym w tych bagnach. Warownia. Właśnie w tym miejscu wartownicy obserwowali zbliżających się do grodu przybyszów. Odtworzona w 2008 roku, robi dzisiaj naprawdę spore wrażenie. Dodam tylko, że to właśnie tutaj pochowany został Mieszko Stary, za którego panowania Kalisz obok Gniezna i Poznania stał się jednym z trzech największych grodów w Wielkopolsce. Mamy tutaj makietę całego grodu, a tutaj widzimy drewniano-gliniany kościół. O, tutaj widzimy go w dużo, dużo większej skali. W wyniku przeprowadzonych badań w latach 1983-1992 archeologom udało się odsłonić jego kolejne elementy. Próbuję sobie wyobrazić, jak ten gród musiał wyglądać w czasach świetności, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców. To musiał być nieprawdopodobny widok. Warto zaznaczyć, że gród na Zawodziu należy do szlaku piastowskiego, który mieliśmy okazję lepiej poznać w poprzednim odcinku. Współczesny człowiek często zapomina o tym, jak wiele ciężkiej pracy i wyrzeczeń kosztowało naszych przodków, abyśmy mogli znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy teraz. Kaliski Gród Piastów to przecież tak naprawdę początki naszego kraju, początki Polski. Niecałe 20 km na północny zachód od Kalisza znajduje się Gołuchów. Otoczony ogrodem angielskim, dumnie stojący zamek robi wrażenie nawet na najbardziej wybrednych pasjonatach. Swoim wyglądem bardzo przypomina zamki z Doliny Loary. To właśnie na nich był wzorowany. Wow, powiem to jeszcze raz. Wow, nieczęsto coś robi na mnie takie wrażenie, ale ten zamek już od pierwszego wejrzenia wzbudza we mnie pozytywne emocje. Przyznam się, że nie miałem pojęcia o jego istnieniu. Zastanawiam się, ilu z Was wie, że takie cudo można znaleźć właśnie w tym miejscu.
początki zamku sięgają dworu obronnego z około 1560 roku, czyli tak na szybko licząc, zamek ma około 460 lat przepięknej historii. Jego obecna forma pochodzi z XIX wieku. Koniecznie musimy wejść do środka. Dzień dobry. Aktualnie zamek stanowi oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jeśli ktoś z Was był kiedyś w Kórniku i widział tamtejszy zamek, widział tamtejszy park i ma jakieś skojarzenia, to zdecydowanie ma rację. Obie rezydencje miały jednego właściciela, Jana Działyńskiego, działacza społecznego i politycznego, ostatniego z rodu Działyńskich. To właśnie w zamku w Gołuchowie Jan Działyński wraz z żoną Izabelą stworzyli słynną kolekcję dzieł sztuki, głównie obrazów i waz antycznych. Niezwykły wygląd zamku to już zasługa Izabeli, która sprowadziła z Francji wielu artystów, w tym rzeźbiarzy, malarzy i architektów. Dlatego dzisiaj możemy podziwiać wystrój rzeźbiarski typowy dla XVI-wiecznych budowli francuskiego renesansu. Wiem, że już to mówiłem, ale całość wygląda nieprawdopodobnie. Mam na myśli całość, czyli ten zamek, te lasy, pobliskie łąki czy też jezioro. Całość tworzy naprawdę magiczny klimat. Czy ja dobrze widzę, na terenie posiadłości znajdują się żubry? Chodźmy je zobaczyć. Nie tylko żubry, ale również dziki, koniki polskie czy też daniele. Ich obecność dodaje odpowiedniego charakteru i z całą pewnością wzbudza spore zainteresowanie najmłodszych zwiedzających. Zagrody są bardzo dobrze utrzymane. Dają możliwość obserwacji zwierząt żyjących w naszych lasach. Zwierząt, o których każdy z nas doskonale sobie zdaje sprawę, natomiast nie zawsze miał okazję zobaczyć na własne oczy. Na mnie jednak największe wrażenie robią żubry. Są ogromne, dostojne. Spójrzcie tylko, są młode. To chyba najlepszy przykład na to, że miejsce, w którym możemy je podziwiać, jest odpowiednie również do rozmnażania. To był niezwykle intensywny, ale i bogaty w doświadczenie weekend. Śmiało mogę powiedzieć, że przynajmniej kilkukrotnie podróżowaliśmy w czasie. Po raz pierwszy miałem okazję przejechać się legendarnym ogórkiem, zobaczyć gród na Zawodziu, przespacerować się rynkiem głównym w Kaliszu, zjeść lokalne andruty, a na koniec przyjrzeć się zwierzętom żyjącym w naszych lasach. Kalisz i okolice polecają się na weekend. Pamiętajcie, aby po więcej inspiracji podróży po Wielkopolsce zajrzeć na stronę Wielkopolska Travel, bo Wielkopolska to wielka historia. Wielkopolska to wielka przygoda. Program powstał we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.